No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim moi drodzy, z tej strony Judy i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie już w kolejnym materiale z gry, jaką jest Spider-Man 2. No i dzisiaj jeszcze chyba z fabułą główną nie polecimy, ale już tłumaczę dlaczego. Wy możecie na starcie strzelić lajka, jak będzie się podobało, zawsze warto, może będą wam się pokazywać wszystkie filmy, warto subskrybować, żeby mieć wszystko na bieżąco, ale, moi drodzy, zrobiłem wszystkie misteria, co ciekawe. Nie wszystkie co prawda na złoto, ale minimum na srebro. Nie ma nigdzie brązu, bo tak to wiecie, wszystko jest fajnie porobione, więc źle nie jest. Natomiast to wykonanie tych misteriów spowodowało, że sam Mysterio ponoć chce się z nami spotkać. On, tam jego współpracownicy mówili, że się dziwnie zachowuje, więc kto wie, być może sam on za to odpowiadał, kto to wie. Ale też odblokowałem wszystkie skrytki naszego wujka, który był, bo już ponoć nie jest prowlerem, więc idę na spotkanie z nim. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Jeszcze jedna skrytka. No tak, wujo mówił, że coś tu jeszcze będzie do zrobienia. No dobra, ale czy on tu jest? Dobre pytanie. Dobra, gdzieś na górze. Dobra, wskakuj na górę. O, któreś z tych... Nie, to z tej strony muszę podejść. O, analizowanie. Okej. No miał skrytkę. Dobra, i teraz... dobra, przejdź sobie tutaj. Nie, ze złej strony próbuję. Bardziej muszę spróbować jakoś z tej. Albo tutaj. O, z tej strony, dokładnie. O, i od razu otwarta. No to ciekawe, co tu dostaniemy. Przekonajmy się. To przecież plany mojego bloku. Co? Nie tam napadu, nie? No... Muszę szybko wracać do domu. Ej, to dziwna sprawa. Dlaczego plany... Okej, ustal, gdzie poszedł wujek Aaron. Dziwne. Co ty robisz, wujku? No, mam wrażenie, że Miles... To, co mi się wydaje. Że Miles, jakby wiecie, podejrzewam, iż jego wujek mógł wrócić na ciemną stronę mocy. Znaczy, ja wątpię. Moim zdaniem nie, ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Dawaj. Im szybciej, tym lepiej. No jak wiecie, może być tam mama Milesa i w ogóle... No nie wiadomo. Nie wiadomo, co nas tam czeka. Lepiej być gotowym na wszystko. Dobra, i... jesteśmy. Dawaj. Czy on tu jest, czy go tu nie ma? Dobre pytanie. Na razie cisza i spokój. Rozejrzyj się, no rozglądam się. Tam chyba niczego nie było. A może było? A tam coś jest, rzeczy... O, jakaś paczuszka. Czy to nie, to nie jest zdjęcie, myślałem, że to te paczki. To zdjęcie taty i wujka Arona z dzieciństwa. No. Ale co jeszcze tu mamy? Co jeszcze możemy tutaj znaleźć? Coś tu jest? Odtwarzacz taty zniknął. A to kradziej. Nas też okradł? Nie. To jedna z płyt taty. Christmas Baby. Naprawdę mi się trafiło. Wujek Aaron wciąż tam jest? Nie może zabrać więcej rzeczy. On nie kradnie. Coś mi tu nie pasuje. Puszcza bity. Okej. A może... Okej, mam pewien pomysł, ale zobaczymy. Czułem, żeby ci nie ufać. Miles? Nie majsuj mi tu! Już łamiesz warunki zwolnienia?
Mówiłeś, że Prowler jest na emeryturze, okłamałeś mnie! Wow, spokojnie! Micho? Mama? To miała być niespodzianka, ale... Dobra, co jest grane? Kiedy zacząłeś pomagać wujkowi, zainspirowałeś mnie. Pomimo wszystkiego, co zrobił, wybaczyłeś mu. Postanowiłam zrobić to samo, więc pomogłam mu współwynajmując to mieszkanie. Jeszcze raz dziękuję. Wiedziałem, że o to chodzi. Dobrze będzie mieć znowu rodzinę pod ręką. Mówiłem prawdę. Prowler to już historia. Chcę, żebyśmy mieli wspólną przyszłość. Byli rodziną. No i mówiłem, że jakoś ci podziękuję, prawda? Co to jest? Prototyp sprzętu, nad którym pracowałem przed akcją z Roxxon. Może się przydać. No, to rodzinka się zjednoczyła. Ale tak czułem, że o to chodzi. Czasem nawet dwa. No. Chętnie wypróbuję ten gadżet. Odblokowujesz atak Prowlera. Pierwszy atak wręcz, który wykonasz podczas korzystania z kamuflażu. Będzie wzmocniony i odepchnie wrogów. Super, fajne. Oj, fajne, fajne. Czy ja nie dostanę czasami... Tak jest. Nowy punkt umiejętności. Teraz już wiecie, mało na czym można tutaj zdobyć te punkty umiejętności, więc fajnie. Dalej dostajemy teraz dwa punkciki na pewno. Oczywiście, że dwa. Dobra, tak więc zobaczmy. To tak, no tutaj mamy wszystko. Tu mamy wszystko. No musimy inwestować w te sprawy. Jak najbardziej. A co tu będzie? Powietrzne eskapady. No dobra. Odnowienie po nokaucie. Dobrze, inwestujmy w to i może na razie jeszcze w to, czyli potrzebujemy jeszcze dwóch poziomów i będzie wszystko i to będzie chyba maksymalny poziom, tak obstawiam. Spoko. Dobra, nie mam za bardzo teraz, wiecie, możliwości tutaj coś więcej tworzyć. Lepiej zajmijmy się zadaniami, ponieważ... Czemu nie mogę zadania zobaczyć? O, jest, wielki finał, o, to mnie interesuje. Sprawa związana tutaj z samym Misterią. Jakby wiecie, ja chciałem wierzyć, że on się nawrócił, ale mam takie coraz większe wrażenie, że coś tam nie gra. Ci jego pracownicy bez powodu nie byliby, bo właśnie, bo jak ja za każdym razem wykonywałem jakieś Misterium, to wiecie, oni dzwonili i mówili, że ej, Spider-Manie, z nim się coś dzieje nie tak, coś jest nie najlepszy i się czuję. A na końcu to ich w ogóle, wiecie, groził, że ich pozabija i w ogóle itp. Więc mam wrażenie, że... Nie jest z nim dobrze. Okej. Byliśmy już w tym miejscu swojego czasu, ale jako Peter tutaj z, wtedy jeszcze wiadomo, z Harrym. Okej. Zbadaj dobra. Misterium. Gdzie Beck? Witaj, Spider-Man. Oho. Jeżeli szukasz Betsy i Cole, to nie ma ich już z nami. Zabiłeś je? Co się tam dziwisz? Przecież od początku wiedziałeś, z kim masz do czynienia! Co do... Beck. Nazywam się... Nazywam się... Misterio. Czy on naprawdę je zabił? Masakra. A chcieli dla niego dobrze. I co jest grane? Co ci się What? Stało? Myślałem, że chcesz stworzyć rozrywkę przyszłości! No właśnie. O! Ale mnie wybijam. Czyli te wszystkie włamania do twoich misteriów to było kłamstwo? Na pewno. No, iluzja standardową. O, dobra, odrzuć to. Gdzie on jest? Tutaj. Idealnie. O! Nie spodziewałem się, że to będzie atak. Dobra. Nie ma żadnego paska życia. Nie wiem, czy ja mu w ogóle... Zadaje jakiś... W ogóle damage! No. Wow.
Dobra, i unik! Dobra, weź mu tam coś, odrzuć co nieco. Dobra, dobra. Spędziłem za kratami całe lata. Cierpliwie czekałem, aż technologia rozstrzygnie moje wizje. A teraz, dzięki tobie, moim iluzjom nie da się odmówić. Aha. Chyba coś ci się pomyliło. Ale zobaczymy, zobaczymy, cwaniaszku, kurde, no musiał więcej sługusów tu wysłać. Jeśli to coś jak tamte iluzje, to im więcej bandytów załatwię, tym szybciej się stąd wyrwę. Tak jest. Rozwalić ich wszystkich i będzie dobrze. Wow, 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 dobra, dobra, ja bym tutaj z gadżetami trochę, wiecie, popróbował. Odrzucamy, odrzucamy. Dobrze, oho. Pozbyłem się ich, nie za bardzo. Ej, dobra, rzucaj w nich. Dobrze, oj, unik, trzymamy go, ma, a ta... nie, to nie on. Dobra, nie on, ale musimy zaraz tutaj Misterio samego znaleźć. Co? Podejdź, to się przekonasz. Rozwaliłem wszystkie twoje Misteria. Mieliśmy tam wieżę Avengersów, czy ja dobrze widziałem? Uuu. Dlaczego to robisz, chłopie? Dzięki twoim mocom miasto mogło się stać lepszym miejscem. No właśnie. Tak się nie zdobywa szacunku! Strach budzi szacunek! Kiedy już dostrzegą moją moc i nie Misterio, w końcu będzie wypowiadane z należną mością! Oho! Tak? Walcz dalej! Wątp dalej! Tylko tak możesz go pokonać! Chwila. Skoro ty jesteś tutaj, a Misterio tam... Jak to możliwe? Wow, co tu się dzieje? Czy to jest jakaś jego, nie wiem, rozdwojona jaźń? Dosyć tego! Sam cię wykończę! Dziwne rzeczy się dzieją. Oho! Czyżby? Dobra, gdzie on jest? Dobra, spróbujmy tego! To było genialne posunięcie. To najzwyklejsze wymówki. Huhu, ale dostaję. Pięknie poszło. To koniec. Naprawdę? Kurde, ale mu spuściłem łomot. Zdołałeś przetrwać. To bez znaczenia. Cokolwiek się wydarzy, nigdy nie uciekniesz z mojego świata. No właśnie, widzę, że jest problem. Ej, dobra, nie, ja muszę tutaj z czymś chyba wejść w interakcję. Przecież nie będę tak biegał w kółko. Halo. Co ja mam zrobić, żeby stąd wyjść? Mam dziwne wrażenie, że wbieganie w kółko nie pomoże. O! A wystarczyło się na chwilę odwrócić. Ciekawe. A więc to jednak nie koniec. Okej, dobra, odrzuć. Tak jest. Dobra, i dawaj, tego tak załatwimy. Tak jest, dużo gadżetów i tym podobnych. Może już czas, żebyś zaczął się ze mną liczyć. Prawidłowo. Dobra, no, gdzie są kolejni? Już prawie wszystkich załatwiłem. Naprawdę niezły wynik. Wow. Odsuń się, to był bardzo dobra decyzja, żeby stąd jednak uciekać. Ała! O, to bolało. Ale jazda z tobą, jeden, drugi, trzeci. O. Dlaczego tracisz moc? No coś jest z tobą nie tak. Co prawda, to prawda. Już prawie wszyscy. Jeszcze tego załatwię i potem zostanie już chyba ten prawdziwy. O ile tu którykolwiek jest prawdziwy. Co on robi? Ja chyba muszę go gonić? Chyba? O kurde. Tutaj nie wejść w te, wiecie, lasery. Gdzie my go mamy? Tu go mamy. Pięknie. Ależ to musiało boleć. Świetnie przeprowadzona akcja.
Oho. To jeszcze chyba nie koniec. Co ja tu mam? Mogę iść dalej? Nie. Łatwo powiedzieć, wiesz? Dobra, tutaj. No, jazda. Co jest grane? Zrób coś! Próbuję! Co się dzieje? To Quentin. On nas zmusił. Gdzie on jest? Pomocy. Tutaj! Niech ktoś mi pomoże. Znalazłeś mnie. Co tu się odwaliło? Nadal mam sporo pytań. To... Wyjaśnij sprawę. Mogę mówić ludziom, że Mysterio jest już spoko? Mysterio zawsze będzie zły. Tak jak Spider-Man zawsze będzie dobry. Dopiero kiedy przyjrzysz się człowiekowi za maską, wszystko się zmienia. Powodzenia, stary. Wow. Ciekawe zakończenie wątku Quentina Becka, czyli Mysterio. Ja obstawiam, że one po prostu, wiecie, chciały, nie wiem, zarobić dużo hajsu na nim. Nie wiem, no zaraz się dowiemy. Odsłuchajmy sobie ten ostatni już dziennik. Chyba chce nas dopaść. Jeżeli tak, możemy zrobić tylko jedno. Musi być żywy. To co, mamy go związać? Czy jak? Tak, dobry pomysł. Będzie kozłem ofiarnym na wypadek, gdyby ktoś się połapał. No, powiemy, że odpalił mu się Mysterio. Właśnie, przecież tylko on mógłby ukraść pieniądze. Nie dwie kobiety, które nigdy nie były super złoczyńcami. Teraz musimy tylko wymyślić, jak ściągnąć do Mysteriów najbogatszych ludzi w mieście. Okej, ale mają jakiś kod, którego jeszcze nie rozszyfrowałam. Spider-Mani nam z tym pomogą. Ha! Świetne! Bohaterowie zawsze chcą pomóc. Jeżeli wszystko się uda, na nasze konta wpłyną miliony, zanim ktokolwiek się zorientuje. Kiedy już się wyda, Quentin wróci za kraty, a my będziemy żyć jak królowe. Największą iluzją okazała się chyba niewinność Betsy i Cole. Ciekawe, co Beck teraz zrobi. Masakra, więc to wiecie, to wykonywanie tych zadań w Mysterium miało właśnie umożliwić im dopracowanie pewnie programu. Tak by, wiecie, mogły okradać ludzi, którzy tam wchodzą do środka. Masakra! Kto by się tego spodziewał? Ciekawe, odblokowano nowy kostium. O, proszę, proszę, kostium tutaj pajączka w formie Mysterio. Okej, bardzo ciekawa misja, bardzo ciekawa misja. Cieszę się, że ją wykonałem, no i jednak, zobaczcie, jednak był dobry. Ej, a już myślałem, że tak się nie stanie. Dobra, idziemy, moi drodzy, na uczelnię. Tutaj mamy jeszcze dwa zadanka do zrobienia. O, ktoś właśnie zaprasza swoją sympatię na bal. Ale sytuacja chyba wymknęła się spod kontroli. Nie wierzę, że nadal organizują bale. Chyba trudno zerwać ze starymi tradycjami. Nie przesadzili jak na imprezach z ujawnianiem płci bobasów? Chyba nie jest aż tak dramatycznie. Moim zdaniem to urocze. No dobra, masz rację. Okej, już pędzę. Czy ja wiem? Dobra, co tu się dzieje? Chyba przyda ci się pajęcza pomoc. Tak, wszystko już zaplanowałem. Wskazówki, ekrany, grafiki, ludzi. Wszystko musi być idealnie. Wo, spoko, jasne. Możesz mówić trochę wolniej? Co się stało? Okej. Chcę zaprosić kogoś na bal, ale to ktoś wyjątkowy. Kwiaty ani czekoladki by nie wystarczyły. Mam ekrany i chcę na nich wyświetlić wiadomość, ale z generatora nici.
Gość, który mi go wypożyczył, nie odbiera. Dałem się wrobić. Chyba dam radę. Dzięki. Wziąłem generator z wypożyczalni Reynoldsa. Wyślę ci adres. Dobra. Okej. Dobra, wypożyczalnia Reynoldsa. Tam się mam dostać? Nie wiem. Nie wiem, ale lecę. Pajączek chce pomagać, to niech pomaga. Dobra. Zobaczy się, co i jak. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Tutaj! I... O! Niezłą kasę. Ten jest nasz, rozumiesz? To raczej nie jest normalna transakcja. No raczej nie. Dobra, jazda. No, ale mi przywalił. Dobra, ja czekam, aż tu wiecie, aż tu większość się zjawi. Ja mam dla was coś elektryzującego, że tak powiem. Dobra, i jazda. Ależ to będzie dobre, ależ to będzie dobre i piękne. Nie ma tak wszystkich załatwić za jednym zamachem. Sprawdźmy, co ze sprzedawcą. No właśnie, co tam? Halo, halo, halo. Dzięki, Spidey. Nie ma sprawy. Jeden z pana klientów wciąż czeka na generator. Już wiem, skąd to opóźnienie. Tak, właśnie. Chciałbym go dostarczyć, ale ci idioci go zmasakrowali. Jeśli go naprawię, to w kilka tygodni. Mógłbyś przekazać złe wieści? Jasne. Ojojoj. Powiedz, że masz dobre wieści. Nie. Raczej jakieś wieści. Generator wysiadł. Czekaj. Okej. Okay. Mam inny pomysł, tylko... Wróć tutaj. Coś mi przyszło do głowy. Coś mu przyszło do głowy. No dobra, no powiedz. Powiedz, co żeś tam mądrego wymyślił. O, jeszcze niżej. I jesteśmy. Skoro generator nie działa, może Bivi ma jakieś zapasowe? Wiem, że na dachu są jakieś generatory, ale mają zbyt dużą moc jak na mój sprzęt. Wywaliłoby korki. Chyba, że znajdziemy coś o mniejszej mocy. Powinienem być w stanie wykryć niskie napięcie. A twoje elektryczne moce wypełniłyby braki? Teoretycznie. Będzie zabawa. I to elektryzująca. Mam znajomego, którego by to rozbawiło. Okej. No to co? No to idziemy, tylko że jeszcze wyżej. I jesteśmy. Przytrzymaj, by... Aha, no muszę zeskanować, znaleźć, już mamy. Szybko poszło. Znalazłem generator, ale jest nieaktywny. Widzisz? Powinien się nadać. Możesz go potraktować swoją... Mogę. Jak najbardziej, jazda. Jest odpowiednie napięcie. Trzeba jeszcze tylko poprowadzić prąd na dół. Tak. Wiedziałem, że coś wymyślisz. Może połączę te przekaźniki mocy. No mogę. Tylko zaraz, bo tutaj mamy... O, tu mamy tak i tak. Proszę bardzo, pierwsze zrobione. Teraz numer dwa jest. Przepływa po starym obwodzie. Dobra, tutaj już doszło. No to teraz muszę, wiecie, zobaczyć, gdzie dalej. Oho! Już widzę wszystko. Dobra, wskakuj tutaj. Teraz łączymy już to z tym. Pięknie. I to już prawie koniec. Dobra, teraz już wystarczy, że połączymy to. Działa? Z tym. A, jeszcze nie działa. I jeszcze raz. I o! Perfekcyjnie. Dziękuję. O! Może powinieneś się nazwać Wielki Elektropająk? Nie. Spider-Man mi się podoba. O! Właśnie dostałem wiadomość. Już idzie. A, nie odchodź! Jeszcze. Wciąż możesz mi się przydać. Schowaj się! Bliżej do mnie pisze. Co? Co? A, to jemu chciałeś to pokazać. Co ty kombinujesz? No ciekawe, coż on kombinuje. Co, mam czekać, aż on zejdzie, czy coś? Chwila. To jest to równanie, z którym pomógł mi na naszej pierwszej randce. Wspólna nauka? Spider-Manie, to pierwsza wskazówka. Obrócisz ją? Co? A, że to.
Okej, chyba mam iść w tę stronę. Okej, a to co? No, na tym filmie po raz pierwszy się pocałowaliśmy. Aparat, balsam do ust i w ogóle. Ale to i tak był najlepszy pocałunek w życiu. Spider-Manie, plakat! Możesz go pociągnąć? Nie. O! VJ musi być na dziedzińcu. Czas na wielkie odsłonięcie. Usiądź i przygotuj sobie popcorn. VJ? Wiedziałem, że to wszystko twoja sprawka. Zawsze wiedziałem, że jesteś wyjątkowym chłopakiem. I mam szczęście, że moim. Kocham cię, Lukas. Czy ty... Chodźmy? Czekaj. O nie. Powinienem go teraz zostawić z tym zakłopotaniem. A co mam zrobić? Podłącz zasilanie. Użyjmy łańcucha błyskawic. A na odległość. Chodźmy na bal? Homecoming, no to chyba nawiązanie do filmu. Jednakowe cekinowe marynarki? No raczej. Było blisko. Spider-Manie! Zejdź, żebym ci porządnie podziękował! Dziękuję, że mi z tym pomogłeś. O kurde! Wciągnąłeś w to Spider-Mana? Najlepszy dzień w życiu! Fajnie, że miłość kwitnie. Nawet w obliczu inwazji symbiontów. Ciekawe, czy by użyłby tych słów, gdybym nie był w trakcie tych misji. Ciekawe. Pewnie nie. Chociaż może wcześniej nie były dostępne? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Natomiast to, co mnie interesuje, to to, że mamy tutaj jeszcze jedno, moi drodzy, zadanie. Ostatnie zadanie związane z uczelnią. Nie wiadomo której. Co? Raczej nie będzie trudno go znaleźć. Ma chyba w środku chip, który można namierzyć. Tak, tylko że ten akurat przestał odpowiadać. No to szykuje się trudniejsza robota. Co? W porządku, już lecę. Zaraz. Mamy jakieś nowe dostępne zadanie. Chcecie mi powiedzieć? Zaraz, zobaczymy. Czekajcie. Nie chcę aparatu. Czemu nie mogę włączyć? Czy mam tylko aparat? Nie. Ej, coś nie działa z tą apką? Przecież robię tak, jak należy. A włącza mi się aparat. Więc, nie wiem. Światła, kamera, wszystko jest powiązane. Ej, z jakim zadaniem to było związane? Nie mam pojęcia. Nie mam bladego pojęcia. No tak, to wiecie, mam większość rzeczy zrobionych już. A tutaj coś dron, no chyba, że to jest mowa o zadaniu głównym, na które czekamy. Nie mam pojęcia. Tak czy siak. A, jeszcze umiejętności sobie rozdajmy oczywiście. Tutaj lecimy dalej. Mogę sobie zainwestować w to. O, to nie, tutaj będą dwa potrzebne. Oho. Tu jedno, no i tutaj też dwa, czyli łącznie jeszcze dwa poziomy umiejętności do wbicia. Okej, no spoko, no ale dobra, no teraz tak jak mówię, zajmijmy się ostatnim zadaniem tutaj. Hej, ponoć zabawkowy dron ci się zgubił. Zgubił się, ale to nie zabawka. Nagrywałam nim materiał na zaliczenie projektu. Sama bym go szukała, ale straciłam łączność na... X 100 metrów i Y 40. Północno-wschodni budynek. Pomożesz? Termin mamy na piątek. A, no tak. Ej, wiedziałeś? Kręcę się tu i tam. Słyszę to i owo. Jak to Spider-Man. A, to dobra. Więc poszukasz go? Robi się. Już przez chwilę się wydało. Sprawdź wysoki budynek w północno-wschodniej części kampusu. Okej, wysoki budynek, północno-wschodnia część kampusu. Już go mamy zlokalizowanego. Więc wybicie! I co tu jest? Czyli o to była mowa z tym dronem. Ja myślałem, że to będzie jakieś dodatkowe zadanie. Oj, tutaj uderzył. No mamy go. Chyba się spalił. Hej, dane są uszkodzone. Nie mogę włączyć kamery, ale dron się restartuje. Tak myślałam. No, może jednak poleci. No, skoro tam jesteś, może cyknąłbyś dla nas fotkę kampusu? Chyba da się zrobić. Odczekam ujęcie łącznika z dachu. Dasz radę?
Zaraz. Zrób ładne zdjęcie. Brakowie, ale gdzie tu jest w ogóle ten kampus? Skąd ja przyleciałem? Tyle pytań. Zaraz, czekajcie. No, to jest bardzo dobre pytanie. Nie. Przyleciałem. Opisała, gdzie mam zrobić zdjęcie. Co? A muszę stąd robić? Nie, no właśnie. Szerokie ujęcie kampusu. A nie, to może być. O, obieg wyostrzony. Dobra. Mamy to. Chyba. Świetnie. Co za kompozycja. Serio? Zrobiłem byle co. Masz niezłe oko. Wątpliwe. Zbierz jeszcze kilka? Zdjęcie z dwóch pozostałych wysokich budynków przy kampusie da radę. Dobra, obstawiam. Dostać się do. Tak jest, tak myślałem, że te dwa. Da się zrobić. Da się zrobić, chociaż miasto potrzebuje ratunku, a nie robienia fotek kampusu. Ale dobra, niech będzie. Wybij się w górę, dawaj raz, dawaj dwa, dawaj jeszcze raz. O, idealnie. I dobra, no. O, nie to chciałem zrobić, nie to chciałem zrobić. Stój. Mogę tak wejść na to ładnie, elegancko, no proszę, perfekcyjnie. Brak obiektu. A to powinienem może tak bardziej. O, perfekcyjnie. Dobra, mamy to, więc teraz lecimy na jeszcze jeden. Ekstra miejscówka na żarcie. Wszystkim się to spodoba. Niech wam będzie, niech wam będzie. Dobra, i teraz. A, nie ten budynek. Nie ten budynek, nie tu wleciałem. No dobra, no to tutaj. Tak jest, teraz nie tak daleko. Dobra, może właśnie na to sobie wejdę. I teraz jeszcze raz foteczka. I bum. Chyba tyle. No, wyłącz aparat. Czy nie zrobiłem? Nie zrobiłem? Jak? Co? Dlaczego? Nie wiem. Dobra, dawaj jeszcze raz. Ej, coś tu mi nie wyszło. Brak, a nie, no to. Tutaj mam zrobić to po prostu. Dobra, jest git. Biuro rekrutacyjne? Ten projekt to część filmu rekrutacyjnego do klubu fanów filmów? Jeśli ta fotka nie zrobi wrażenia na nowych, to nie wiem, co zrobi. No. Dobra, dalej. Co? Potrzebni nam studenci zajmujący się sobą. No, ze trzy ujęcia i finito. Chcemy nagrać drużynę sportową, klub droniarzy i szklarnię. Masakra, żeś to powymyślali sobie. Dobra. Drużyna nawet e-sportowa. Okej, to raczej nie wy. Dobra, dawaj. Wyłącz ten aparat. Dawaj na górę. Gdzie ja mam ich szukać? Droniarze. Nie wiem. To wygląda, nie wygląda mi na klub droniarzy ani tym podobnie. Oni po prostu sobie, wiecie, siedzą jak gdyby nigdy nic. Dobra, muszę stąd jakoś. Jakoś. A, bo tu mamy różne miejsca. Dobra, czyli tak. Nie wszystkich znajdę w tym jednym miejscu. A na stadionie? To pewnie klub droniarzy. No tak czułem. Tak czułem, że to będzie to miejsce. Proszę bardzo. Oni już są. O, niezłe ujęcie dronów w akcji. Świetnie uchwyciłeś ich ruch. Prawie ich nie było widać. No ale dobra, okej, niech wam będzie. Dobra, lecimy tutaj. No i co my tu mamy? A, to są ci ze szklarni. Dobra, i. O, może być. Ten klub botaniczny naprawdę dba o przyszłość Brooklyn Visions. Tak się leczy świat. Tak. No i została mi drużyna e-sportowa. Ale drużyna e-sportowa. Tu nie widziałem, żeby ktokolwiek tutaj grał. W cokolwiek, chyba że. Nie, to nie wy chyba, prawda? Oni nie byli gdzieś tam w środku, to miałoby sens. Wbrew pozorom to miałoby sens. Nie, dobra, źle to robię, słuchajcie, źle to robię. Wyłącz to na chwilę. A może to gdzieś na górze, na dole? Nie wiem. Czemu ja ich nie widzę? A może. Może tu? A to nie jest drużyna e-sportowa. Oczywiście, że nie. Jak. Mogę wejść tutaj? Masakra, nie wiem.
Powiem wam, że nie wiem. Nie wiem, czy idę w dobrą stronę, czy złą stronę, czy jakkolwiek. Gdzie ja mam ich szukać? Czy ja jestem ślepy i ja już tego po prostu jakimś cudem nie widzę? Gdzie oni tu niby grają? A to nie gdzieś tam, wiecie... O, o, o! Aha! Mega spontaniczne ujęcie masakracji! Ja... Serio? Sama nie gram. Hej! Kiedy byłeś na górze, ja majstrowałam przy dronie. Kamera nie działa, ale przynajmniej lata. I jeszcze jedno. Ostatnia prośba, słowo. Jasne. Mógłbyś przez kampus w jednym ciągłym ujęciu z góry? Co? Spotkajmy się na dachu, tam zaczniesz przelot. No masakra, już nie ma co wymyślać. No dobra, niech będzie, oni byli tak, czułem, że gdzieś tam w środku. No ale dobra, no fatalne zdjęcie, ale jak jej się podoba, to spoko, niech będzie. A teraz musimy jeszcze, wiecie, ciągłe ujęcie robić. No ciekawie, ciekawie. Możesz się chusztać lub szybować. Najważniejsze, żebyś był w powietrzu. Okej. Jasne. No to jazda. Dobra, więc... mam lecieć za nim po prostu? Ale zasuwa! Dobra, dobra, gdzie on jest? Tutaj. Dobra, teraz trochę sobie po prostu się pobujamy. Okej. Okay. Co mam zrobić? Czy on już zawraca? Chyba. Nie miałem tego złapać, prawda? Chyba nie. Nie wiem, po prostu... O, to tutaj! Kurczę, żebym nie spadł, bo nie wiem, czy to nie zepsuje mi zadania. No pewnie nie, ale... Ale lepiej uważać. To nie będzie gładkie ujęcie. Ale super! Jak wyszło, to ja jestem zadowolony. Czemu nie? Możesz się chusztać lub szybować. Ale zaraz, nie! Najważniejsze, żebyś był w powietrzu. W powietrzu, jasne. No to jazda! Ej, sorry, co, ja to do końca chyba... Niepotrzebnie znowu zacząłem to zadanie, słuchajcie. Ale zasuwa! Mam się huśtać lub szybować, bylebym był w powietrzu. Tędy! Ej, to mi nie wyszło kompletnie. Nie wiem. Co tu mam robić z tym, w tym zadaniu? Że nie mogę się doczepić jego. Ani nic. Więc nie wiem. Ej, dobra, zaraz się jeszcze raz dowiemy chyba. Dzień jak co dzień. Że ja co? Że ja to zrobiłem? Lol. Dzięki tobie mój film rekrutacyjny będzie wyjątkowy. Pewnie nie masz 10 godzin, żeby wszystko zmontować. Lepiej zostawię to zadanie mistrzyni kinematografii. Ta mistrzyni, ona jest cholernie leniwa. Najlepiej to by wszystko za nią zrobić. Masakra. Najlepszy. Proszę bardzo, moi drodzy, wykonaliśmy wszystkie jakie były poboczne zadania. Nie mam absolutnie nic więcej tutaj do zrobienia. Jeżeli się nie mylę, chyba wszystkie dzielnice są zrobione po prostu maksymalnie. Tak mi się zdaje przynajmniej, więc jestem z siebie zadowolony. Do platyny, oprócz tego, że teraz zajmiemy się oczywiście fabułą główną, to tam jeszcze są jakieś takie, wiecie, rzeczy w stylu, nie wiem, tam użyj określonej liczby jakichś umiejętności, znajdź się w określonym miejscu i takie tam. Być może też to porobię, ale tam na spokojnie. Natomiast w kolejnym materiale lecimy już z typową fabułą, więc spodziewajcie się, że będzie się działo dużo. Hej, Hayley. O, jeszcze Hayley. Ludzie z Brooklyn Visions chcieli ci podziękować za całą twoją pomoc i złożyli się na prezent dla ciebie. To miłe, ale Spider-Man nie przyjmuje prezentów. Chyba, że przytulasy. Haha. Przytulasy są super, ale myślę, że ten prezent ci się przyda. Wpadnij do ogrodu na dachu, jak znajdziesz chwilę. Uczniowie zrobili prezent w ramach podziękowania. Dobra, to jeszcze chodźmy zobaczyć ten prezent. Jak już jestem tutaj, to wiecie, już miałem kończyć, ale no, spoko. O. Musieli tego robić. Pewnie jakiś nowy strój. Tak, idealny. Czy to jest pajączek Kapitan Ameryka? Chyba tak. Brooklyn Visions rządzi.
Duma Brooklynu. Za tą szkołą, gdy pójdę na studia. No dobrze, teraz myślę, że już oficjalnie możemy kończyć. Będzie się działo wkrótce, więc spodziewajcie się wiele. Strzelcie lajka, subskrybujcie. No i do zobaczenia do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!